Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy FIFA 15 Ultimate Team. Otwieranie paczuszek, plus mamy bonus, bo dzisiaj będzie skład builder z ligi francuskiej, z Ligue 1. A to dlatego, że jak ktoś oglądał poprzednie moje odcinki, to w poprzednim otwieraniu paczek trafiłem Zlatana Ibrahimowicza i postanowiłem sobie zbudować wokół niego skład z ligi francuskiej i mam zamiar się nim po prostu pochwalić. Zagrać jako tako nie zagram, ponieważ sami wiecie, powtarzam to wielokrotnie, FIFA 15 jako tako to mi nie działa na... w sensie grania niestety. Dawid Villa? Dawid Villa mi się trafił, tempo mu spadło. Herrera, to jest paczka preorderowa, trafiamy w niej bramkarza Herrerę. Tak. No. Nawet na otwieraniu paczki mi się zacięło. Halo? Halo? Tak właśnie, FIFA zmroziła mi się na otwieraniu paczek, na rozpakowywaniu paczki. Trafiłem Herrerę, którego wysyłam do klubu. Trafiłem Dawida Villę, który już mocno jako napastnik Melbourne City, tak. Melbourne City, liga australijska. Tempo mu spadło, zostały mu tylko dobre strzały, widzę w sumie i co, i 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi. A sobie zostałem bramkarz Gabulow, Dynamo Moskwa. Kontrakty. Liga belgijska, stroje Lanusa. Sprzedajemy to wszystko, bo mi to nie jest potrzebne. Co my tu jeszcze otworzymy sobie? Otworzymy sobie... W moich paczek to już niestety nie ma. Tu mam paczki promocyjne, otworzę sobie paczkę srebrną rozbudowy za 15 tysięcy, a co, stać mnie. I w tej paczce jest Kruse, bramkarz. Jakiś McCourt, lewy pomocnik, Wale. Dudka, środkowy pomocnik, Dudka, Dariusz, tak, Darek Dudka, Wale, Bankston, Barillion, Parszywliuk, czyli Parszywek, Trinks, Botokio, Diarra, Bernardeschi i Johnson. I sobie jeszcze otworzymy z paczek promocyjnych złotą paczkę rozbudowy za 30 tysięcy monet. W niej Messi, nie no, żartowałem, tam się trafiały same zwykłe złote karty. Ale mamy Domizziego, mamy Nigela De Jonga, Rafaela, środkowego napastnika Arshavina, Nzogbie, Evansa, Lustiga, Matriego, Baumana, Arnolda, Gintera i González. Martin, może być. Paczuszka. Złote paczki, jedną paczkę za 5 tysięcy sobie otworzę jeszcze w tym odcinku. I w tej paczce za 5 tysięcy będzie Ranocchia, Amorim. Środkowy pomocnik Benfica Lizbona, chyba Nesit. Napastnik Ranocchia. Tempo niesamowite, Ribas. Motorniczy i tak dalej, to wszystko do klubu. I ostatnia w tym odcinku paczka za 7,5 tysiąca monet i przechodzimy do squad buildera. A w tej paczce Daniel Sturridge. Ale się cieszę niesamowicie z tego, że trafiłem Daniela Sturridge'a. Nie wiem, nieważne ile on kosztuje, czy drogo, czy tanio. Ale właśnie nie chciałem go trafić, bo chciałbym go do angielskiego składu wsadzić. Daniel Sturridge, 89 tempa. Brawo, brawo, piękna paczka, już mi się podoba. Jeszcze Welbeck do tego, już całkiem jest dobrze. Jakiś trening. O, jakiś tam... Pięknie, po prostu pięknie. Jakiś menadżer, czy ktoś tam, pracownik. Nieważne. Dobra, przechodzimy do mojego squad buildera. Oczywiście Frogiters, jakby mogło być inaczej. Liga francuska, formacja 4-3-2-1. I zaczniemy od bramkarza.
Na bramkarzu Stéphane Ruffier, oczywiście francuski bramkarz, który no, dla mnie jest jednym z lepszych francuskich bramkarzy. Zazwyczaj dobrze mi się go używało, chociaż czasami miał swoje słabe momenty. Na środkowej tutaj obronie będzie dwóch obrońców. Pierwszy będzie Perrin z tej samej Saint-Étienne, z tej samej drużyny co Ruffier, i jest taka sama narodowość, Loic Perrin. Wzrost niezbyt wysoki, bo tylko 180 cm jak na obrońcę to nie za dużo. Za 700 mon go kupiłem, ale ma niezłe tempo, 71 jak na obrońcę i 83 obrony, 76 fizyczności, więc nie jest taki słaby. Obok niego nie będzie Rojo, tylko Djil Boji. Tutaj tym razem 77 overallu, ale Djil Boji, Papi Mison, Djil Boji ma 193 cm wzrostu, to jest ważne, kupiłem go za 800 monet, ma duże tempo, 73, co jak na wysokiego obrońcę jest bardzo dziwne, i ma 76 obrony, ale za to 84 fizyczności, czyli przepychać się powinien bardzo dobrze. Jest z FC Nantes, to jest ta drużyna, z której pochodzi, kraj Senegal. Po lewej stronie lewy obrońca Henry Bedimo z Olympique Lyon, kameruński obrońca. Dobrze mówię, tak, kameruński. Wziąłem go dlatego, że jest przede wszystkim szybki, jak na obrońcę ma 82 tempa, no i duża fizyczność, 84, czyli jest po prostu postawny, dobrze zbudowany. Umie się dobrze przepychać. Po prawej stronie prosto z PSG będzie Aurier, Serge Aurier. 83 tempa, wybrzeże kości słoniowej. Słabszej nogi, trzy gwiazdki sztuczek, no i obrony 76, 82 fizyczności, 950 monet, więc nie było to dużo. Bedimo kosztował też 900 monet. Tutaj środkowym pomocnikiem na samym środku będzie Kabaj. Kabaj będzie środkowym pomocnikiem tutaj w tej drużynie z PSG. Wziąłem go dlatego, że wtedy akurat na Matthew Diego nie było mnie stać, a tutaj chciałem postawić kogoś bardziej, że tak powiem, defensywnego. On ma średnią pracę w ataku, średnią w obronie, ma 71 obrony, 73 fizyczności, no i tempo niezbyt wysokie, ale dobre podania, dobre strzały. Kabaj potrafi uderzyć, 1000 monet za niego dałem. Czy dużo, czy mało, ciężko mi powiedzieć, ale dobry zawodnik. Obok niego jego klubowy partner będzie Verratti, włoski pomocnik, tutaj się dobrze zgrywa z Warrierem i z właśnie Kabajem. Marco Verratti, 73 obrony, 70 tempa, 80 podań, 84 dribblingu. Prawonożny, 700 monet tylko za niego dałem. Nie jest to dużo. Tutaj na środkowej pomocy wyląduje jeden jedyny srebrny zawodnik w tej drużynie. Jest to Arnold Mwemba. Z Olympique Lyon. Kupiłem go właściwie chyba tylko dla tempa. Mało jest środkowych pomocników z dużym tempem. A ten ma nie dość, że ma niezłe tempo, bo 70 to ma niezłe podania, niezłą obronę, dribbling, fizyczność. 1100 monet za niego dałem. Zobaczymy, czy się będzie spisywał. No i tak, lewy napastnik. Oczywiście na lewym napastniku nikogo nie było innego jak Ezekiela Lavezziego z PSG. No, Ezekiel Lavezzi to raczej wszyscy znają, 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, 87 tempa i wszystkie statystyki poza obroną są całkiem przyzwoite, nawet bardzo dobre. 1400 monet za niego dałem. Jak widzę w statystykach, miał 5 właścicieli, na 38 meczy strzelił 35 bramek, czyli 9 asyst miał, czyli naprawdę praktycznie co mecz to gol. Na prawym napastniku polski akcent w lidze francuskiej, czyli Kamil Grosicki. Jego tutaj kupiłem przede wszystkim z powodu tempa, 89 tempa, no i naprawdę dobre strzały, dobre podania. Chociaż średnia pracowitość. Ja miał tylko jeden mecz, rozegrał, 1400 monet za niego dałem, mam nadzieję, że się spisze na tej pozycji i w tym składzie jakoś dobrze. No i tutaj czołowa postać, wokół której został zbudowany ten skład, czyli Zlatan Ibrahimowicz, którego trafiłem w paczce. Pierwszym właścicielem jestem, no i wiadomo, on to jest potęga. 76 tempa to może niezbyt dużo, ale 91 strzelania, 81 podań, 86 fizyczności, 86 dribblingu. Żeby umieć nim grać, to naprawdę jest to morderca na ataku.
i myślę, że ten składzik w tej postaci no, chętnie bym zaprezentował jakiś mecz tym składem, ale to raczej będzie niemożliwe. Mam nadzieję, że ten squad builder Wam się podoba, mam nadzieję, że któryś z Was skorzysta, zbuduje sobie podobny składzik, może będzie się dobrze spisywał. Może ktoś zbuduje taki sam, to się może podzielić, czy się dobrze nim grało. Czy się dobrze gra takim składem. Ja w tym miejscu się z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiam Was także również serdecznie. Do zobaczenia i cześć, pa, pa!